co by to miało znaczyć, takie powiedzenie? No, że gdzieś za każdym jakimś duchownym kryje się jakaś nabożna dusza. Ciekawe, że ksiądz to mówił z takim przekonaniem do nas, jako kapłan do kleryków. Byłem wtedy klerykiem. No i słuchałem tych słów tak chętnym uchem, bo no, jak już się składa ślub czystości, a potem w przypadku no, zakonnika ślub czystości, a potem jeszcze przyrzeczenie celibatu przy przyjęciu święceń diakonatu, no to jak już się tyle Panu Bogu ofiarowuje, a obietnica jest tam ewangeliczna, że kto tyle ofiarował, to co Pan Jezus do apostołów mówi, jak Piotr, święty Piotr, to by tu, Panie, myśmy wszystko zostawili, cóż w zamian otrzymamy? Przechodzimy. Jest, no ja mogę wstać. Jest, że Pan Jezus tam odpowiada, że kto opuszcza dla imienia mego żonę, znaczy tam chyba jest matka, ojca, nie pamiętam jak wymienione. W każdym razie jest, że w tym życiu odziedziczy siedmiokroć, jest w prześladowaniach życie wieczne po śmierci. No i to zawsze dla osób, tak jak się idzie do zakonu, do kapłaństwa, to jest takie pociszające, że nie tylko, że otrzymasz stokroć więcej w Królestwie Niebieskim, ale że już tu stokroć więcej. No i to się bardzo szybko jakoś sprawdza. Pan to transmituje, tak? Tak, księże. To zagajenie. To dobrze, no bo to może komuś na coś się tam przyda. Że bardzo szybko się to takie na osobie powołanej, więc jakoś wybranej, sprawdza, że otrzymuje to błogosławieństwo, że zostawia ojca, matkę, no bardziej to jest dolegliwe, jak zostawia się jakąś miłość, czyli ktoś znał osobę, czy jak Karol Wojtyła napisał, że nauczył się kochać ludzką miłość. No to cóż znaczy kochać ludzką miłość? Ludzką miłość w znaczeniu osób w małżeństwie, czy tych, którzy idą do małżeństwa. No więc co by to znaczyło, to że każdy Franciszek ma swoją Klarę. Każdy Franciszek ma swoją Klarę. Że gdzieś tam jest miejsce w życiu kapłańskim na przyjaźń duchową z niewiastą. I jak ja byłem w seminarium, to dużo się w takich, znaczy dużo, trudno być dużo, ale gdzieś nas ten temat dotykał z prostego powodu, że kiedyś było przyjęte zasadniczo, że nie ma miejsca w kapłaństwie, to jest totalne. Pan Jezus się domaga całkowicie serca. A jednocześnie nie można nie widzieć faktów z historii właśnie świętego Franciszka, świętego Benedykta, świętego dla nas ważne Salezjanów, świętego Franciszka Salezego i Joanny de Chantal, że te przykłady przyjaźni duchowej są. Rzecz jest, że one w jakiś sposób bazują na tym, że my znamy te szczęśliwe przypadki świętości kapłana, no i niewiasty, czy to jako świeckiej, czy jako siostry zakonnej. Pytanie, co w przypadku nieświętości? W przypadku nieświętości mamy do czynienia ze zdradami. No i teraz jakby policzyć bilans, to prawdopodobnie więcej jest tych przypadków zdrad niż tego heroizmu świętości.